Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, z tej strony, witam was na YouTubie, witam was na streamie, zaczynamy finał Asset Masters. Jakże fajny i ciekawy to będzie finał, bo pomiędzy dwoma koreańczykami, po prawej stronie MMA, po lewej stronie natomiast jest Artur, przez H się pisze, jeśli się nie mylę, Artur jest z Korei, albo mi się tutaj coś wydaje nie tak. Jeżeli nie, to za chwilę się upewnię, w ogóle miał tutaj grać zupełnie ktoś inny, czy może on jest z Niemiec? Nie, on jest z kolei Artur. Protos oczywiście był w Western Wolves, ale odszedł w czerwcu, więc mieszka do tego wszystkiego chyba w Europie, tak mi się wydaje, nie wiem dlaczego, ale chyba jednak się tutaj mylę. Dobra, nieważne, ważne jest to, że jest Protos kontra Teran na poziomie koreańskim i to jest to, co ja chciałbym zobaczyć, pokazywać na YouTubie. Więc Teran kontra Protoss, Fast Expand ze strony MMA, ze strony Tosa, natomiast podwójny asymilator. Kurde, jak ja się cieszę, że to się okazało, że to jest Koreana kontra Koreanie, Korea kontra Niemcy, bo tak jak podałem na Facebooku, bo to dopiero byłoby smutne oglądać coś takiego, jak się tak maltretują ze sobą gracze. No dobra, my sobie tutaj gadu, ale zobaczmy, co się ciekawego dzieje aktualnie. Mamy reaksy ze strony MMA, no oczywiście jak otwierasz, robisz 14cc, to potem musisz dorzucić reaksy, bo czujesz się niezbyt bezpiecznie w takiej sytuacji. Trwa przeganianie próby przez SCV, kiedy dosyć standardowo pylon po lewej stronie postawiony. Dla tych, którzy dopiero przyszli na stream, to show mecz Imperium Gamers kontra Max Flow Play już się zakończył 4-1 dla Imperium Gamers. I przy okazji SLH oraz Sol to są gracze z Imperium Gamers i oni obaj dostali w prezencie ode mnie za to, że urwali po dwie mapy przeciwnikom. W sumie wygrałem tu o 4 wygranych. Najlepszy gracz miał dostać 50 zł ode mnie, taka niespodzianka. Prawda, zresztą tak poszło, trzeba wspierać tą polską scenę. Okazało się, że dwóch po dwie mapy urwało i teraz co dalej robić? No może by to podzielić po 25 zł, ale po 25 zł tak trochę mało to wyglądało. Więc dorzuciłem jeszcze dychę i po 30 zł na głowę. W takim wypadku im tutaj doszło. Niech ta polska scena trochę się rozwija. Wy jako widzowie daliście mi naprawdę dużo, więc ja może przynajmniej tym młodszym graczom, bo oni są raczej młodsi, też coś w jakikolwiek sposób spróbuję pomóc. No i już próbuję odbić się do środka MMA i podejrzewam, że się może się zdarzyć. SCV za chwilę zostanie zabita, może jednak nie, a może jednak się wycofajmy. SFA uciekła. Przy dobrym mikro MMA powinien się tego pozbyć. Zobaczmy, tylko jeden Zelot pozbywa się bunkra. Zelot ucieka sobie tutaj grzecznie tak daleko, jak nie wiadomo gdzie. No i oczywiście to jest taka, skoro jesteśmy też na YouTubie, to nagrywamy. Ktoś może powiedzieć, co to jest, 30 zł, to ja tyle, to normalnie mrugam okiem prawym i od razu wam, a jak mrugnę dwoma na raz, to stuwa wpada. No niby tak, ale oni nie planowali, że cokolwiek dostaną, to była całkowita niespodzianka, a każdy tak naprawdę grosz jest zawsze coś przyjemnego, jako że to są no life'y, to może będą mieli teraz jakąś kasę, żeby pójść pograć sobie w kawiarence internetowej w StarCrafta 1 na przykład, tak. Oj, te kawiarenki internetowe. Kurde, kiedyś chciałem iść na nockę. Nie wiem, jak jestem chyba jednym z nielicznych osób w moim wieku, którego rodzice nigdy nie puścili na nockę do kafejki internetowej. Tyle razy prosiłem, tak chciałem iść, a oni mówili, nie ma sensu, po co to, nie warto i tak dalej. Żałowałem tego. A jednak na przykład moi znajomi troszeczkę no-life'owali mimo wszystko, jak otworzyli kafejkę internetową blisko mojej szkoły, pierwsza w Ostrołęce kafejka. Byliśmy wtedy w 8 klasie podstawówki, tak było 8 klas wtedy i był bal 8 klas, czyli taka impreza na zakończenie. I oczywiście 85% chłopaków z mojej klasy podczas tego balu 8 klas poszli grać albo oglądać, jak inni grają. No żeby to szlak trafił, po prostu jak można było coś takiego zrobić. Jak można podczas takiej imprezy pójść oglądać gry? No ale cóż, tak to bywało czasami. Dobra, zobaczmy, co się dalej dzieje. Mamy Mothership Core skautujący, agresywny. Jakieś straty tutaj były aktualnie, tak naprawdę nic się nie dzieje. Obie strony ekspują, no ale tutaj MMA jest lekko do przodu dzięki mułom. Dzięki mułom oczywiście, dorzucanym co chwila. 3 raksy do tego wszystkiego, Techlap, no i Steampack również jest kolejny. Tutaj Orbital dorzucony, Time Warp rzucony ze strony Artura. I tutaj jest taka fajna akcja, mi się przypomina, co powiedział kiedyś, powiedział Idra, że on nie zawsze jest pewny,
jak gra teranem, czasami grał jak gra teranem, nie był pewny, co się dzieje, czy przeciwnik jest bardzo agresywnym Mothershipkorem, czy po prostu gra głupio. No ale dobra, jest Blink w drodze, to się za chwilę zakończy, będzie się wbijał do środka MMA, wyczuł, że coś mu tutaj nie pasuje, że coś jest nie tak, zresztą widział doskonale chyba tą STV-ką, że jednostki przechodzą, a bunkier kończy się robić, będzie ciężko, trzeba się pozbyć jednak Mothershipkora, nie będzie rdzenia, nie będzie możliwości wbicia się do środka i zostanie zniszczone, tak, jeszcze jedna salwa, jeszcze chwilka. Nie zniszczył jednak, ładnie teraz uciekł, no i teraz Blinkiem można się ewakuować, ale zobaczcie co się dzieje, tu już jest bunkier gotowy, może jednak z prawej strony spróbować się wbić, to nie przeszkadza, MMA teraz musi być mocno rozciągnięty, może też spróbować wbijać się do naturala, tylko więcej salków by się przydało, ale tak mało brakowało i zostałby tutaj ten rdzeń zniszczony. Oczywiście to był jeszcze jeden plus tego wszystkiego z tych kafejek, było to, że zostałem sam z wszystkimi dziewczynami w klasie, a biorąc pod uwagę, że ja byłem nerdem w okularach z dziwnymi włosami, to tak nic mi nie pomogło. Będzie Blink do środka? Nie, na razie Blinka nie ma. Plus podwójny tutaj Forge w drodze, więc zbyt dużo salków nie będzie dorzucanych. Za to będzie robił to kolejny upgrade, będzie chciał wejść gdzieś tam dalej, ale teraz zobaczcie, fajną sytuację, da radę bunkier zniszczyć, time warp wrzucony, bardzo fajnie, niech bunkier zostanie zniszczony, oczywiście, że tak jakieś SCV-ki też by się przydało niszczyć, póki jest na to okazja, tylko trzeba blinkować, nie można zbyt dużo tych jednostek strafić, w sumie dobra decyzja ze strony Artura, 6 SCV-ek zabił w tej sytuacji. Podwójny tej Forge już nie jest tak chronobustowany, tu ma dużo przecież chronobustów, nie używa tego Artur, tu jest lekki błąd z jego strony. Zobaczmy natomiast jak wygląda APM, dosyć wysoki, no i teraz co jest ciekawe, obaj gracze chyba są aktualnie w Korei, więc jeden i drugi ma delay. Ma opóźnienie, trochę im laguje, powiedzmy sobie, jeden na mina już grzecznie czeka, no taka ilość ma ruderów. Oznacza mniej więcej tyle, że Artur nie powinien atakować, gdyż zostanie raczej zjedzony, nawet jeżeli będzie jeszcze jakiś time warp wrzucony, to go i tak może zbyt mocno, zbyt dużo kosztować teraz. Plus jeden do obrony, dla Terana jest w drodze, u Tosa za chwilę 1-1 zaskoczy, speed na zlotach. Ja się pytam, gdzie są kolosy, pierwszy kolos jest w drodze. Bardzo dobrze, teraz zloty będą potrzebne. Lepiej produkować jest zloty niż salki w tym momencie, gdyż jest za duża ilość tych maruderów. Potrzebny jest ktoś, kto będzie z przodu tutaj tankował te obrażenia. Oj, no i jedna salwa. Co się jeszcze Artur może zrobić? Wymusić jakiegoś steampaka ze strony MMA, ale to nie miało sensu, bo są tylko dwa mediwaki. MMA wiedział, że nie może coś takiego zrobić, bo byłoby to po prostu zbyt wcześnie. Dobrze rozstawiony, podoba mi się ten obserwer po lewej stronie, pilnuje, że jakiś drop się nie szykuje. Ile jest tych obserwerów? Aktualnie dwa, więc oba pilnują tutaj przejścia, nikt nie pilnuje jednak armii, pilnuje też ekspansji. Czy ta nie będzie zajmowana? A proszę bardzo, jest pylon ustawiony. No i MMA szykuje się do ataku, ale Artur nakładając tą presję tak naprawdę doszedł do bardzo fajnej sytuacji komfortowej. Ma jednego kolosa, drugi w drodze, Xenator Malens jest, 1-1 również zostało dorzucone. I teraz zobaczmy, plus 2 do ataku, plus 2 do obrony, na pewno czuje się pewnie TOS i tak naprawdę MMA jest w nieciekawej sytuacji dla siebie, przynajmniej w tej chwili, owszem on próbuje przejąć trzecią bazę, ale Pylon zablokował to na dłuższy moment, więc no jeszcze Pylon został odkryty. Rusza teraz do ataku Artur, wie, że to jest dobry moment, ekspansja była, więc armia będzie czuć słabsza, jeszcze nie ma zbyt dużo wikingów, kolosy się już zbliżają, jest tylko, o już jest jednak, wyskoczyły kolejne, widzimy trzy wikingi, na raz są produkowane, więc są dwa starporty, im później zaatakuje teraz Artur, tym może być gorzej, wiking jest zbyt daleko, w tej sytuacji przydałby się Guardian Shield, Force Field, zloty z prawej strony, pięknie, nie pozwoli tej armii uciekać teraz, ale jeszcze raz złapał przeciwnika z dwóch stron, Force Field idealne, teraz z target tylko wikingi, dwa kolosy tutaj pozostały, a Hero Colossus, 6 HP na nim zostało, 6 HP na kolosie, niewiarygodnie to wygląda, próbuję tu jeszcze atakować tym kolosem, nigdzie nie podchodzi jakaś SFA, mogła spróbować go zabić, 6 HP, to się nie zdarza, zeloty aktualnie tutaj próbują ubijać SFA-ki, no i dobra, ten Hero Colossus niestety zostanie za chwilę zniszczony, ale Artur powinien zabezpieczyć sobie wygranie pierwszego meczu, to jest
do 3 wygranych. Best of 5. GG 1 do 0 dla Artura, 1 do 0 dla Koreańczyka, więc niewiarygodne. Korea spunktowała. Ktoś mi powiedział, że jest 2 do 2 w meczu Polska-Dania. Nawet nie wiedziałem, że jest mecz Polska-Dania. Okej, zapraszam do oglądania kolejnej gry na YouTubie już za chwilę, a na streamie również. Do subskrypcji mnie gdzie tylko się tam da. Cześć na YouTubie, na streamie zaraz wracamy.